tym odcinku instruktażu zapoznamy się z procesem technologicznym przerobu surowca, jakim jest mleko, na finalny produkt w postaci sera holenderskiego żółtego typu Gouda. Na wstępie należy zaznaczyć, że dobór surowca jest ważnym elementem całego procesu zaważającym na jakości finalnego produktu. Najlepszym surowcem jest mleko od krów odpowiednio żywionych, które wypasane są na łące. Nie należy używać mleka UHT. Dostarczony surowiec nalewany jest do pasteryzatora. Świeże mleko poddawane jest pasteryzacji w temperaturze 68 stopni Celsjusza przez 30 minut. Po zakończonym procesie podgrzewania mleka należy je niezwłocznie schłodzić do temperatury 32 stopni Celsjusza. Utrzymując tę temperaturę, należy dodać mezofilne kultury bakterii, czyli zakwas, odpowiednie dla tego typu sera, które nadadzą mu odpowiedni smak oraz strukturę. Kultury bakterii zakwaszają mleko i odpowiadają za zwiększenie pH. Czas namnażania się bakterii trwa około 60 minut. Kolejnym etapem jest dodanie podpuszczki do mleka. Jednak przed wykonaniem tej czynności należy sprawdzić, czy pH mleka uległo zwiększeniu i znajduje się w granicach pomiędzy 6,4 a 6,7 pH. Podpuszczka jest to enzym trawienny pozyskiwany z żołądków cielęcych. Są dwa rodzaje podpuszczki – naturalna oraz mikrobiologiczna. Podczas naszych warsztatów używamy podpuszczki mikrobiologicznej płynnej, nadającej się do bezpośredniego dodania do mleka. Po dodaniu enzymu mleko należy dokładnie wymieszać i pozostawić na 30-40 minut. W tym czasie pojawi się skrzep. Gotowy skrzep należy pokroić w kostkę o grubości 2-3 cm. Ta czynność umożliwi oddzielenie się od masy serowej nadmiaru serwatki. Po wstępnym krojeniu skrzep należy poddać dalszej obróbce mechaniczno-termicznej. Następuje ponowne krojenie i rozdrabnianie skrzepu w celu uzyskania ziarna wielkości groszku. Czynność wykonujemy cały czas wolno, podgrzewając zawartość kotła. Pod wpływem podnoszącej się temperatury ziarno wytrąca serwatkę i zaczyna się obkurczać. Następuje osuszanie ziarna. Kolejnym etapem jest płukanie ziarna, polegające na odebraniu od 15 do 20% serwatki i wymianie jej na wodę w podobnej ilości. Czynność wykonujemy stale, podgrzewając ziarno. Ciągłe podgrzewanie powoduje sklejanie się i dalsze obkurczanie ziaren. W kotle panuje temperatura 38 stopni Celsjusza. Sklejające się ziarno umieszczamy we wcześniej zdezynfekowanych sitach ociekowych. Następuje wstępne prasowanie. Ser po 10 minutach przewracamy. Po odczekaniu kolejnych 10 minut ser przekładany jest do form właściwych, w których ser będzie prasowany. Prasowanie ma na celu usunięcie resztek serwatki z sera oraz nadaje mu odpowiedni kształt i wytwarza się gładka skórka, która będzie chronić ser podczas dojrzewania przed niepożądanymi mikroorganizmami. Prasowaniu zazwyczaj poddaje się sery dojrzewające. Czas prasowania to około 60 minut. Po zakończeniu etapu prasowania sery zanurzamy w przygotowanym dzień wcześniej roztworze wodnym nasyconym solą. Czas solenia zależy od masy sera i jego twardości oraz preferencji konsumentów. Może trwać od kilku do kilkudziesięciu godzin. Podczas solenia sery należy często odwracać, tak aby równomiernie się osoliły. Najlepiej proces ten przeprowadzić w temperaturze 11-14 stopni Celsjusza. Naczynie do solenia powinno być wykonane ze stali kwasoodpornej, natomiast w warunkach domowych można użyć naczynia kamionkowego.
Dojrzewanie serów odbywa się w odpowiednich warunkach, na czystych i zdezynfekowanych powierzchniach, tak aby zahamować rozwój pleśni. Optymalna temperatura w dojrzewalni wynosi od 8 do 14 stopni Celsjusza przy zachowaniu wilgotności na poziomie od 75 do 95%. Przez kilka pierwszych tygodni sery należy obracać codziennie. Następnie można ograniczyć tę czynność do kilku razy w tygodniu. Proces obracania zapobiega gromadzeniu się płynu na dnie sera, a także nagromadzeniu się na skórce niepożądanych drobnoustrojów i zapewnia równomierne dojrzewanie. Dojrzewanie trwa od 4 do 6 tygodni, czasem dłużej. Gotowe, dojrzałe sery można zabezpieczyć przed wysychaniem poprzez pakowanie próżniowe. Taki zabieg przedłuży termin trwałości gotowego produktu.